Mamy dzisiaj gościa, z którym połączymy się na żywo. Tak. Ale to będzie gość wyjątkowy, ponieważ gość ów ma dzisiaj urodziny. Witamy cię, Jacku, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jacek Stachurski! Wszystkiego najlepszego! Tak jest, kochani. Dziękuję. Kochani, ale my postanowiliśmy Jackowi zrobić małą niespodziankę i to będzie, przyznam szczerze, mój osobiście debiut, aha, wasz pewnie też. Ja poproszę o taśmę profesjonalną. A. Jesteście gotowi? Jedziemy! To ja, typ niepokorny! Mikrofon. I klaszemy! To ja, typ niepokorny! Jazda! Gotowi? Uwaga! Uwaga, chodzimy i... Biegnę, muszę cię zatrzymać, muszę ci... Muszę ci i twoje słowa znaczą dla mnie skalę, choć wiem, że je przystoi, lecz tutaj bardzo boli, więc nie mów mi, że świat to tylko głupi, prosty żart. To ja, ty niepokorny, nikt nie wie, co żyje nam i jeszcze raz, niech żyje nam. Drodzy Państwo, nie wiem, ja jeszcze do mikrofonu nadal mówię, słuchajcie. Nie wiem, jak wy zareagowaliście, ale jestem ciekawa, jak Jacek. A czy on z nami jeszcze jest? Czy jeszcze z nami jest? Jacku, jak ci się podobał nasz debiutancki występ? Za emocje. No muszę opowiedzieć, naprawdę myślałem, że już niewiele rzeczy mnie zaskoczy. A to proszę. Dzień dobry, TVN z rana i jedziemy. Tak jest, takich dwoje jak nastroje, nie ma ani jednego. Jacku, dzisiaj jest wyjątkowy dla ciebie dzień i my wiemy, że ten dzień wiąże się nie tylko z twoimi urodzinami, ale też z końcem twojego challenge'u i chcemy o to zapytać. Powiesz nam trochę więcej na ten temat? Troszeczkę mogę powiedzieć, natomiast dzisiaj najwięcej, w związku z tym, że jestem umówiony na live'a wieczornego z moimi sympatykami o 21:01, więc za bardzo nie mogę, bo tam obiecałem wszystkim, że powiem, ale dzisiaj mogę powiedzieć w skrócie, a powiedzmy, że tam rozwinę temat, tak? O, idealnie. Możesz tak umówić. A tak. Urodziłeś się o 21:00? Proszę? Urodziłeś się o 21:00? Ja akurat... Nie. Ja albo w pół do drugiej, albo w pół do czwartej. Już teraz muszę sprawdzić, to zawsze mi się to myli. Natomiast słuchajcie, jak zwróciliście uwagę, gdzieś tam zawsze przez całe moje życie, a przynajmniej od pewnego czasu, od kilkunastu lat, przewija się motyw energii słonecznej, zbawiennego wpływu na organizmy żywe, na mnie, mam nadzieję także i na was. I gdzieś tam się utarło takie stwierdzenie, że Jacek Stachurski żywi się energią słoneczną przez cały czas i tak dalej, i tak dalej. Słynne. Ja chciałem także pójść w związku z tym, wykorzystując ten swoistego rodzaju handicap, tak? Chciałem pójść dalej i ta sytuacja, która teraz się wytworzyła, no powiedzmy sobie od roku czasu, dała mi też takiego wewnętrznego, przepraszam, że użyję takiego powiedzenia, ale to jest chyba adekwatne, kopa do tego, żeby jednak urzeczywistnić tę pewną moją wizję. Znaczy, z jednej strony nie chcę nadawać temu jakiegoś spektakularnego wydarzenia i jakby dorabiać do tego jakiejś specjalnej interpretacji, ale z drugiej strony jest to taka moja osobista wizja tego, jak siebie i w ogóle całe moje życie w każdych aspektach mojego życia będę widział w najbliższych 5, 10, a nawet 15, może i więcej lat, tak? I pomyślałem sobie, że te 60 dni, raz, że będzie to próba podjęcia pewnego osobistego wyzwania dotyczące to po prostu redukcji mojej, dlatego że mimo, że większość osób mówi, że Jacek w miarę nieźle wyglądasz, co ty tam chcesz jeszcze robić, to wierzcie mi, jest jeszcze coś do zrobienia, jeżeli chodzi o sprawę, że tak powiem moją, nazwijmy to taką osobistą dotyczącą redukcji wagi. Nie jest Natomiast świetnie. Jeżeli chodzi... Nie, jest idealnie. Tak.
właśnie wpisujecie się w tę konwencję tego jesteśmy mainstreamem. Ale rzeczywistości tak jest nad czym pracować, także wierzcie mi. Natomiast to jest jakby tylko taki dodatkowy, indywidualny element. Natomiast głównie chodzi o stworzenie pewnego przeświadczenia, że mogę ten właśnie handicap dotyczący energii słonecznej, z którą do tej pory miałem do czynienia tylko osobiście w tych aspektach, o których wcześniej mówiłem, wprowadzę w każdy segment, w każdy obszar mojego życia maksymalnie, jak to będzie możliwe. I 60 dni potrzebowałem na to, żeby zebrać odpowiednich ludzi, zebrać odpowiednich partnerów, którzy będą mnie wspierać w tym, żeby to zrobić, bo to będzie duże przedsięwzięcie rozłożone na wiele lat w każdym aspekcie, czyli i w moim życiu osobistym, artystycznym, estradowym, trochę biznesowym, po prostu wszędzie będzie ta filozofia towarzyszyła mi w życiu i nazwaliśmy ją Stachurski Sun Energy, czyli Stachurski Sun Energy będzie funkcjonował wszędzie i mam nadzieję, że też będę mógł inne osoby namówić do tego, żeby w swoim życiu też małymi krokami podążały tą samą drogą, co ja, czyli będę mówił, jak to mówią w pamiętnym serialu, kroczcie za mną, ogniu kroć za mną. Jacku, to od razu jedno pytanie, bo cała Polska czeka i nie może się doczekać. Jak żywić się energią słoneczną? Jak to zrobić? Jak wejść w tę symbiozę ze słońcem? Prawidłowo, 21.01 wszystko powiem. No dobrze, Jacku, to my jeszcze bardzo chcemy się dowiedzieć, czy ten 55-letni Jacek jest typem niepokornym nadal. Ale rzeczywiście tak, ale patrz, 55, jak to brzmi, a jego imię będzie 55. 55 lat. Już mi się wyrwało. 55 lat minęło, jak jeden dzień. Jestem typem niepokornym. Myślę, że ta piosenka faktycznie oddaje, powiedzmy sobie, gdzieś tam emocjonalnie moje podejście do życia, moją naturę, a przede wszystkim w życiu artystycznym i estradowym, bo głównie to jest moja pasja, to jest całe moje życie. Nie ma dla mnie dnia bez muzyki. Ona nadaje memu życiu cały sens. W związku z tym cieszę się, że te 55 to też jest jakiś początek czegoś nowego, gdzie muzyka będzie bardzo poważnie ilustrowała całe moje następne życie, które, znaczy mówię koleje życia, które Jacku, będą teraz następować. Jacku, tak? To czego ci można życzyć, skoro już jesteś po tej dobrej stronie mocy? Wyglądasz jak wyglądasz, świetnie się ciebie słucha. Czy jest coś, czego możemy ci jeszcze życzyć? W miarę sprawnego przejścia na totalną słoneczną stronę mocy. Oczywiście, żeby się powiodły wszystkie te zamierzenia, moje plany. No i oczywiście raz za czas, żeby też jeszcze pojawiła się w moim repertuarze piosenka, która spowoduje uśmiech na waszych twarzach, że będziecie mieć dla niej odrobinę miejsca w waszych sercach, wiecie, żeby wam towarzyszyć w najważniejszych momentach. 14 lutego pojawia się moja nowa piosenka, a teraz trochę PR-u nie zaszkodzi, pod tytułem Uwierz mi, to nie koniec. 14 lutego w Walentynki przepiękna piosenka, jeden z lepszych tekstów, jaki napisałem. Piosenka jest znana powszechnie, ale podjąłem wyzwanie i po 23 latach zaśpiewałem ją w języku polskim. Myślę, że Jacku, warto bardzo, było. Bardzo zapraszamy na naszą scenę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy ściskamy. Bardzo. Cześć, papa. Ściskamy. Wysyłamy buziaki. Jak się czujecie, Los Heiseritos, po tym występie? Coś tak jak jaśniej się zrobiło. Jaśniej, to słońce prawda? Czujesz, to. Prawda? No dobrze, kochani, ale teraz do dobrej. Jest takie pojęcie młodzieżowe, nazywa się cringe. Myślisz, że mogło cringe-owi? To być trochę cringe'owe, ale to był cringe kontrolowany. Dokładnie. My nad tym panujemy, proszę państwa. Znaczy trochę.